Witam też internautów, wszystkich tych, którzy nas dzisiaj oglądają i mam nadzieję, że to, co usłyszycie, będzie jakimś pokarmem do refleksji. Jest też tym dla mnie. Na wstępie od razu powiem, że jest to historia, która nie ma na myśli żadnej konkretnej osoby, więc jeżeli ktoś odczyta jakieś podobieństwa, które płyną do jego historii życiowej, to jest to najprawdopodobniej przypadek, ale jeżeli będzie to dla tej osoby w jakiś sposób pouczające, to chwała Bogu. Jest to oparte na księdze Rut, która zawsze była dla mnie księgą niezwykle wartościową i księgą, która niesie dużo mądrych, bardzo mądrych informacji. Tytuł: Gdy nadchodzi głód. Gdy nadchodzi głód. W tej historii, którą przed chwilą słyszeliśmy, w tym tekście wstępnym słyszeliśmy o tym, że nastał głód. Nastał głód. Wiecie, głód to jest rzecz, która się w jakiś sposób raz na jakiś czas powtarza. Nie są to rzeczy niespotykane. Dzisiaj może nie tak często, a przynajmniej nie w świecie, w którym nam przyszło żyć. Ale jeżeli pojawia się głód w Izraelu, to od razu też pojawia się pytanie, dlaczego? Nie znamy do końca odpowiedzi, możemy tylko postawić pewne hipotezy. Dwie najprostsze, jakie przychodzą do głowy od razu, to przede wszystkim fakt, że możliwe, że Pan Bóg z jakiegoś powodu chce może nie tyle ukarać, ile pokazać, że droga postępowania Izraela jest niewłaściwa. To się zdarzało w przeszłości. Głód był też sposobem przemówienia do Izraela. Po drugie, może być to też to, co na przykład znajduje się czy w księdze Joela, czy w księdze Sofoniasza, gdzie mowa jest o głodzie jako sądzie, który przychodzi na cały świat. Ponieważ jednak w tym miejscu mowa jest o dalekiej przeszłości, są to czasy sędziów, możemy raczej stawiać na pierwszy przypadek, ale więcej może powiemy o tym później. Dziś głodu jako takiego w Polsce raczej nie mamy, ale wiecie, zdarza się coś takiego, co można do głodu nieco przyrównać, a mianowicie zdarza się coś, co nazywamy ogólnie kryzysem ekonomicznym. Taką, wiecie, posuchą. W pewnym sensie jest to coś, czego się nie da uniknąć, dlatego że światowa gospodarka jest tak zbudowana, że raz na jakiś czas są fluktuacje, jest lepiej, jest gorzej, przychodzi bessa, jest obniżenie kursu obligacji i też innych akcji, jest po prostu kryzys i tak już jest. Bywają kryzysy duże, jak i małe. Bywają kryzysy lokalne i globalne. Czasem jakiś kryzys oszczędza jedno albo drugie państwo, albo jedną albo drugą branżę. Ale musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później przyjdzie kryzys, który dotknie i nasz kraj, i naszą branżę. Pytanie, co robić, kiedy przyjdzie głód? Oczywiście pierwszy pomysł, który przychodzi do głowy, to pracować ciężej, szukać innej pracy, szukać alternatywnych źródeł do dochodów, czym oczywiście nie ma nic złego, dlatego że od tego mamy i nasz rozum, i ręce, a bezczynność jest grzechem. Mnie jednak nie chodzi w tym miejscu o zwykłe logiczne myślenie. Chodzi raczej o nasze psychiczne i duchowe nastawienie do tego, co dzieje się wokół nas. Otóż Biblia generalnie uczy, że kiedy przychodzą tego typu doświadczenia na nas, zwykle powinno się czynić jedną rzecz. Mądry człowiek modli się i czeka. Modli się i czeka. Nie w bezczynności, ale czeka. Nie stresuje się tak, jak się stresuje cały świat. Nie wyrywa sobie włosów z głowy, jak ostatnio oglądaliśmy to, co działo się po krachu na giełdzie w Pekinie. Maklerzy sobie dosłownie wyrywali włosy z głowy. Nie robi tego,
może nie wiedzieć, dlaczego Pan Bóg pozwala na takie doświadczenie, ale wie, że w jakiś sposób Pan Bóg mu na to odpowie. Przypowieści 4 rozdział i tam pierwszy i drugi wiersz. Mamy takie proste pouczenie. Przypowieści 4 rozdział, 1 i 2 wiersz. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. Dlaczego nie mielibyśmy myśleć, że głód jest częścią nauki? Częścią tego, co spływa od Boga. My możemy nie znać szczegółów, nie wiedzieć, dlaczego spada głód. Możemy tego nie rozumieć. Ale Bóg zawsze ma jakiś powód. Bóg zawsze wie, dlaczego. I jedynym sposobem, żeby się dowiedzieć, dlaczego, jest modlić się i czekać. Bóg prędzej czy później wyjawi powód, skąd się wziął ten głód, a jeżeli nawet nie wyjawi, to przynajmniej powie nam, co powinniśmy robić. Jedno jednak jest rzeczą pewną. Nie wolno nam uciekać wtedy, kiedy przychodzi głód. Posłuchajcie tego tekstu. Księga Kaznodziei, 10 rozdział i tam wiersz 4. Zachęcam do otwarcia. Księga Kaznodziei, 10 rozdział i tam wiersz 4. Jeżeli gniew władcy, w tym przypadku objawiony w głodzie, wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom. Nawet jeżeli były mniejsze uchybienia, to spokój i pozostawanie może nas uchronić od większych uchybień. A więc nie można uważać, że kiedy tylko pojawią się pierwsze oznaki kłopotów, braki, dają nam one prawo do tego, żeby od razu opuścić nasze miejsce, to, w którym mieszkamy. Możliwe, że będziemy mieli się prędzej czy później przenieść z tego miejsca, ale decyzja musi przyjść od Boga, nie od nas. Tego robić na własną rękę robić nie wolno. W innym miejscu mamy mądrą radę, zarazem obietnicę. Też Księga Kaznodziei, 8 rozdział, tym razem i 6 wiersz. Kaznodziei 8:6. Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotyka. Serce mędrca zna właściwy czas. Czy to oznacza, że nas rzeczywiście nic trudnego nie spotka? Nie. Nic złego, czyli nic, co by nas miało odprowadzić od Boga, nas nie spotka. Wiecie, a propos tej historii z Księgi Rut, czasem bywa tak, że głowa rodziny zamiast osiąść w ziemi obiecanej, osiąść na dobre, ucieka z niej, gdy tylko przyjdą pierwsze oznaki trudności. Gdy głowa rodziny powinna utwierdzać innych w tym, że to jest miejsce ich pobytu docelowego i w tym, że powinni na Bogu polegać i uczyć, że chociaż dzisiaj jest dobrze, przyjdą dni, kiedy będzie źle. Uczyć wtedy, kiedy jest dobrze. To tak nie zawsze jest. Wiecie, zawsze trzeba sobie zadać pytanie. Mężowie, żony, czy rzeczywiście dążymy do tego, żeby wspierać naszych partnerów w tym, aby szukać Pana Boga i wierzyć w to, że miejsce, w którym nas Bóg umieścił, jest miejscem nam przeznaczonym? Czy rzeczywiście szukamy tego, żeby ci, którzy z nami żyją, mieli pewność, że to miejsce jest darem od Boga, Bóg nas tutaj przyprowadził i mamy w tym miejscu pozostać bez względu na okoliczności, chyba że Bóg nas z tego miejsca wyprowadzi. Bóg umieścił Izraela w bardzo szczególnym miejscu. Wiecie, ziemia kananejska to miejsce, jak podaje Pismo Święte, opływające w mleko i miód. Miejsce wybrane dla Izraela. Dobre. Miejsce, gdzie Izrael miał być szczęśliwy.
Mamy też pewne powody, żeby przypuszczać, że jest to miejsce, które w jakiś sposób fizycznie jest związane z tym, gdzie mógł się znajdować kiedyś ogród Eden. Przed potopem oczywiście. A jeśli tak, że rzeczywiście jest, to jest to znak, że Bóg chce, żeby jego lud był jak najbliżej Niego. Albo chociaż, żeby to miejsce, w którym lud Boży przebywa, w jakiś sposób pomagało mu myśleć nie o tym, co ziemskie, ale o tym, co niebieskie. To miejsce było miejscem wybranym i przygotowanym. I pamiętajcie, że do tego miejsca Izrael tak łatwo nie trafił. Trzeba było co najmniej 40 lat. Gdyby tylko Elimelech i Noemi rozumieli, jak ważne jest miejsce, gdzie umieścił ich łaskawie Bóg. Jak wielkie to było błogosławieństwo, jak dobre jest to miejsce. Gdyby rozumieli, że poza tym miejscem nie będzie lepiej. I może być tylko inne miejsce, przynajmniej na tym etapie, gorsze od Boga, nigdy nie podjęliby decyzji, by z niego wyjść. A pamiętajcie, jak podaje pierwszy, drugi, trzeci wiersz, że Noemi i Elimelech zostali umieszczeni nie gdzie indziej, a w Betlejemie Judzkim. Betlehem oznacza dom chleba. To ciekawe, że w domu chleba, tego chleba zabrakło. Jest to miejsce, które miało przez swoją nazwę wskazywać, że będzie to miejsce obfitości i błogosławieństwa. Miejsce, gdzie będzie Bóg. Miejsce, gdzie będzie dobrze żyć. Ale nie tylko to. Miało być to też miejsce, które będzie kształtowało wiarę Elimelecha i Noemi. W czym? W tym, że to miejsce miało związek z tym, co wydarzy się w przyszłości. Budować wiarę. Tak jak Dawid urodził się w tym miejscu, tam też był namaszony na króla, przez wiarę. Tak też i ci mieli dołożyć się do linii, na końcu której pojawi się ten oczekiwany. Gdyby o tym wiedzieli, gdyby pamiętali, nigdy by z tego miejsca nie wyszli. A tak? Stały się niestety adekwatne słowa, które zapisał prorok Izajasz. Księga Izajasza, 49 rozdział i tam od wiersza 17. Izajasza 49, 17. Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał w przeszłości, gdybyś był zważał na moje przekazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Twój ród byłby liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Elimelech, to imię oznacza Bóg królem, że w rzeczywistości pozwolił Bogu być królem tylko i wyłącznie, dopóki mu się wiodło. Ale gdy było źle, nieugruntowany w Bogu, nie wytrwał w przekazaniu pańskim i zaufał, uwaga, zdrowemu rozsądkowi. I wyszedł. A wraz z nim jego żona Noemi, notabene Noemi oznacza radosna. To nie przypadek, że kiedy wracała po tych wszystkich zdarzeniach, mówiła: nie nazywajcie mnie więcej Noemi, nazywajcie mnie Mara. Nie jestem już radosna, jestem pełna gorzkości. A przecież głód w domu chleba nie był po to, aby Elimelech cierpiał, tylko po to, aby Elimelech zaczął wołać do Boga i służyć innym. Bóg dał go po to, by go wzmocnić i ugruntować, by zamiast myśleć o sobie, zaczął rozdawać chleb, dopóki go miał. A to, że go miał, to fakt. Sama Rut, kiedy opowiada o swoim powrocie, to jest rozdział 1, 21 wiersz, mówi, że kiedy wychodzili z Betlejem, byli jeszcze bogaci. Kiedy wróciły ona i Rut,
były nędzarzami. Pytanie, jakie były skutki wyjścia z tej ziemi? Jeśli człowiek nie wierzy w przykazanie pańskie i nie słucha go, to jednego można być pewnym. A mianowicie tego, że będą tego konsekwencje. I czytamy w trzecim wierszu, potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Wiecie, to jest jeden krótki wiersz. A tragedia straszna. Mąż, głowa rodziny, umiera. I te obietnice, że wychodzimy tylko na krótko. Wiecie, ziemia, do której wyszli, znajduje się dosyć blisko Betlejemu. Niedaleko. Wyjdę i wrócę. Wyszedł i nie wrócił już nigdy. Kiedy trwamy przy przekazaniu, Bóg w jakiś sposób nam błogosławi. I czas, który chociaż nie jest zawsze błogosławieństwem, bo czas sprawia, że jeszcze się starzejemy. Mimo wszystko Bóg jest w stanie zamienić nasz czas w coś, co nam daje błogosławieństwo. Są owoce. Jest coś, co nas buduje. Jest coś, co jest błogosławieństwem dla nas i innych. Budujemy skarb w niebie. Ale kiedy łamiemy nakaz pański, czas staje się w pełni naszym wrogiem. I wtedy nie potrzeba szczególnych zdarzeń. Wtedy wystarczy, żeby tylko mijał czas. Tragedia przyjdzie sama. Po wyjściu wbrew woli Boga może nam się nawet wydawać, że nic się nie zmieniło, że jest nadal dokładnie tak samo, a może nawet jest tam lepiej. Może jest lepsza nasza sytuacja, czy materialna, czy psychiczna, czy jakakolwiek inna. To są tylko i wyłącznie pozory. Ile to razy słyszałem o historiach, kiedy ktoś podejmuje decyzję, aby zmienić pracę i wyjechać gdzieś tam daleko, może do Stanów, może do Australii, może jeszcze dalej. Tylko i wyłącznie po to, żeby się w jakiś sposób uratować od trudnej sytuacji. I jeszcze raz, to nie jest tak, że to jest zawsze złe. Pytanie tylko, jaka jest tego motywacja i kto jest odpowiedzialny za to, żeby to zrobić. Jeżeli są tylko i wyłącznie motywacje naszego poczucia bezpieczeństwa, to jest wielka szansa, że skończy się to źle. A nawet jeżeli nie źle od strony materialnej, to od strony duchowej. Złamanie tej zasady, mimo poprawy warunków, czy nawet mniejszego stresu życiowego, zawsze kończy się dramatem. Niestety. Jeśli nie życiowym, to duchowym. I podkreślam, że są sytuacje, kiedy trzeba wyjechać. Sama Biblia podaje kilka takich sytuacji. Na przykład Ewangelia Mateusza, tam 10 rozdział i 23 wiersz. Ewangelia Mateusza 10:23. A gdy was prześladować będą, w jednym mieście uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. A więc jeżeli dochodzi do prześladowań, to tak samo jak z apostołem Pawłem, kiedy u niego były prześladowania, apostoł Paweł opuszczał to miejsce, szedł do innego. To był dla niego Boży głos. I oczywiście, kiedy jest głód, kiedy jest kryzys, też jest to jakiś znak, że Pan Bóg coś robi. Ale nie jest to automatycznie nakaz do naszego wymarszu. Jest to wpierw wezwanie do tego, aby wejrzeć w samego siebie, do skruchy. I decyzja o wymarszu, o ile w ogóle powinna wyjść, musi wyjść od Boga. Skąd to wiadomo? Zobaczcie na przykład na historię Jakuba i jego podróży do Egiptu. Jakub wysłał tylko i wyłącznie swoich synów po to, aby znaleźli pożywienie i je przywieźli z powrotem. Ale to Józef, a właściwie Bóg przez Józefa, spełnił swoją zapowiedź i powiedział: wyjdźcie z miejsca, gdzie mieszkacie i przyjdźcie tutaj do Egiptu. Ale to nie były wszystkie konsekwencje błędu. Wiecie, czasami tak jest, że jedna tragedia nie wystarczy. Czasami potrzeba więcej, żeby zrozumieć, jak naprawić swój błąd. Czytamy w czwartym wierszu, że
synowie Noemi wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Wiecie, zły przykład zawsze idzie dalej. Z góry w dół. Mahlon i Kilion łamią kolejny zakaz Boży. I Noemi żyje dalej w ziemi moabskiej. Nie wychodzi z niej. Nie wychodzi z niej. Nie zdaje sobie sprawy, że to, co nie wydawało się może tak złe, bo w końcu synowie teraz już nie byli sami. Mieli żony, a w piątkę zawsze jest raźniej niż w trójkę. Było to tylko preludium do dalszej tragedii. Dalej czytamy w wierszu piątym, gdy obaj Mahlon i Kilion też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Słowo osierocona jest w tym miejscu użyte nieco przewrotnie. Używa się go zwykle do dziecka. W tym miejscu matka jest tak bezbronna i tak obolała jak osierocone dziecko. Ale wiecie, na tym nie kończy się historia rodziny Elimelecha i Noemi. Na szczęście. Teoretycznie ona już jest skończona. Wszyscy mężczyźni w tej rodzinie umarli. Rodzina, która miała wykonać swoje zadanie w Betlejem, już właściwie nie istnieje. Ale Pan Bóg miał plan. Wiecie, zmiana zaczęła się od tego, że w wierszu siódmym pojawia się ciekawe słowo. Dokładnie to samo, które pojawia się w wierszu pierwszym. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Na początku czytamy, wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż. Wiecie, te dwa słowa, wyszedł i wyszła, wskazują na dwie ważne decyzje w życiu tych ludzi. A pomiędzy tymi dwoma słowami jest cała wielka tragedia nieposłuszeństwa, braku wiary wobec tego, że Pan Bóg ma swój cel. Kiedy jednak po raz drugi wyszła, wtedy wyszła ku swojej nadziei zwycięstwu. Wyszła po to, żeby iść do Pana i spotkać się z Nim tam, gdzie On wciąż był i wciąż na nią czekał. Ale pojawiły się też pewne ważne owoce. Zanim się to wszystko zdarzyło, w domu Noemi pojawił się Bóg. Widać, zanim fizycznie wyszła po tym, co doświadczyła, wpierw zaczęła duchowo myśleć nad tym, że chyba powinna wrócić. I pojawił się Bóg. Bóg w życiu Noemi. Skąd to wiemy? Wiersz 8. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. Widzicie, Noemi przestała myśleć o sobie. Ta motywacja, która w jakiś sposób pchała jej męża i może też ją, aby wyjść do ziemi moabskiej, w tym miejscu odchodzi. W tym miejscu dobro tych dwóch kobiet, nawet na szkodę własną Noemi, jest ważniejsze niż jej własne dobro. A największy dowód obecności Boga w tej rodzinie to to, co dzieje się z tymi dwiema kobietami. Czytamy wtedy dalej: a one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Wiecie, coś się musiało stać w życiu tej kobiety, że te dwie, wybaczcie to słowo, poganki, nieznające Pana Boga, stwierdziły, że są gotowe zostawić wszystko. Zaczęłać wbrew wszelkiej logice,
Nie iść tam, gdzie zdrowy rozsądek je pcha, aby im było dobrze, tylko iść w nieznane, będąc kobietą, wdową i poganką. Chyba już nic gorszego nie da się zebrać, jeżeli się patrzy na tamtejszą kulturę. Wiecie, widać z tego, że Noemi przed wyjściem z ziemi moabskiej wreszcie wyciągnęła wnioski, lekcje z tego, czego doświadczyła. I w tym bólu nauczyła się cierpkiej lekcji. Pozwoliła Panu Bogu zająć swoje serce i pozwoliła, żeby to Bóg decydował. Żeby to dobro drugiego człowieka było ważniejsze. Żeby ten chleb, czy fizyczny, czy duchowy, mógł zostać wpierw oddany tym, którzy są obok nas. Innymi słowy, Orpa i Rut doświadczyły czegoś, czego nie mogły doświadczyć w swoim własnym kraju. Musiały spotkać Boga miłosiernego, łaskawego, co prawda nie chowającego swojego gniewu, ale dobrotliwego, kochającego, cierpliwego. I wolały iść za tym, który dokonał tak niezwykłej zmiany w tej kobiecie, niż iść za swoim zdrowym rozsądkiem. I wiecie, mamy nawet dowód na to, że sposób postępowania Noemi stał się nieco taki jak Chrystusa. Czy miałybyście, czytamy dalej wiersz 13, wyrzec się ponownie za mąż pójścia, nie córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was. Noemi czuła się winna nie tylko nieszczęścia tych, którzy już odeszli, ale czuła się winna nieszczęścia tych dwóch kobiet. Uważała najwyraźniej, że sama ponosi winę za to, że te kobiety wyszły za mąż za jej synów. Jak wiecie, Orpa odchodzi i nie jest to jej klęska, jak często my myślimy. Bardziej jest to jej poselstwo. Orpa staje się misjonarzem ducha, który nauczył jej takiego postępowania. Tam, gdzie będzie mieszkać. Ale Rut obstaje i mówi, choćbym miała umrzeć, pójdę z tobą. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Nie znam go, ale po tym, jak ty postępujesz, po tym, jak ty mi tego Boga pokazujesz, chcę iść za takim Bogiem. I wiecie, tak jak umiera Noemi dla siebie, tak też dla siebie umiera Rut. Taki jest wpływ wiary, która nie zna żadnych granic. I wiecie, przychodzi czasami na nas cierpienie, ból, smutek, i często walczymy sami z sobą i z tym, co nas spotyka, myśląc sobie, dlaczego to wszystko jest takie, a nie inne. A może właśnie Pan Bóg chce, żebyśmy umarli sami dla siebie. I czym szybciej umrzemy, tym szybciej przyjdzie ukojenie. W każdym razie Bóg na takie postępowanie ze strony Rut nie mógł być obojętny. I wiemy o tym, że pokierował jej krokami w sposób niezwykły. Drugi rozdział, pierwszy wiersz. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Widzicie, nie mamy czasu, żeby o tym mówić dokładnie. Ale jedno wiadomo na pewno, Pan Bóg miał dokładny plan. W momencie, kiedy Noemi i Rut wyszły z ziemi moabskiej, Pan Bóg miał plan. Pan Bóg wiedział, co zrobić. I chociaż my tego planu nie znamy, Pan Bóg go zna. I dzięki pokorze i posłuszeństwie Noemi, pod koniec jej pobytu w Moabie, uwaga, to jest bardzo istotne, Bóg zrodził Noemi albo jej rodzinie nowego obrońcę, albo nowego wykupiciela. O dziwo, wiecie, kto był tym obrońcą? Kobieta. Poganka. Ona stała się obrońcą rodziny Noemi. I przyjęła na krótko na siebie rolę, którą zwykle pełnią mężczyźni.
ona prowadziła. Ostatecznie Pan Bóg sprawił, że poprzez Boaza, kuzyna Noemi, ta bezpowrotnie stracona rodzina odzyskała stracone błogosławieństwo. I Bóg uczynił to, co niemożliwe. Rut znalazła nie tylko szacunek Izraelitów, ale godnego męża, który wsparł ją w roli, uwaga, tam jest napisane, wykupiciela. Wykupiciela straconej uprzednio przez swój błąd rodziny Noemi i Elimelecha. Niedługo po tym, jak czytamy, Noemi piastowała swojego pierwszego wnuka. Księga Rut, rozdział 13 i 14 wiersz. Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. I niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niech ten, który dla ciebie będzie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie, uwaga, lepsza niż siedmiu synów. Chociaż Rut była poganką, przez wielką wiarę i miłość do Boga stała się pełnoprawną Izraelitką. Nikt jej nie chciał odsyłać do swojego domu, a Bóg uznał to, co ta kobieta zrobiła przez wiarę, przypieczętowując ten fakt tym, że stała się babką króla Dawida. O czym wiecie? I babką samego Mesjasza. Wiecie, w ten sposób Pan Bóg wypełnił szczególną obietnicę i ciekawe jest to, że możemy przypuszczać, że dokładnie taki plan był zapisany wobec tej rodziny, zważywszy na to, skąd pochodziła, gdzie mieszkała. Na początku, gdyby Noemi i Elimelech nie wyszli, wszystko stałoby się na spokojnie. Ale ponieważ wyszli, stało się przez ból. Czasami tak jest, że jedni będą uratowani łatwo, bo są posłuszni, mają wiarę, a inni niestety tylko i wyłącznie przez drogę syna marnotrawnego. W każdym razie Bóg wypełnił obietnicę i poprzez Rut przywrócił linię życia pomiędzy Adamem a Jezusem. Oczywiście Pan Bóg znalazłby kogoś innego, ale ważne jest to, że ta rodzina została ponownie w to wpisana w sposób naprawdę niezwykły. Dzięki wierze Bóg uczynił dla tej rodziny coś naprawdę niezwykłego. I kończąc, chciałbym przeczytać tylko jeden tekst. Nie chcę tej historii więcej komentować. Ale jeden tekst, który wydaje mi się będzie dobrym podsumowaniem całej tej historii i wniosków, jakie sami powinniśmy z niej wyciągnąć dla siebie. Przypowieści 16, rozdział i 9 wiersz. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Amen.